te wartości, które stanowią o Śląsku, pewnie nie tylko o Śląsku, a być może można to powiedzieć o każdym regionie, chociaż dzieje Śląska były szczególnie dramatyczne i też w szczególnie dramatyczny sposób podkreślają to, co chcę teraz powiedzieć. To powiedziałbym tak, że to są te wartości, na których się fundują w ogóle te wszystkie rzeczy, które dzisiaj się w literaturze nazywa małymi ojczyznami. Niedawno oglądałem film pana Michaela Majerskiego, który jest poświęcony właśnie, no mówiąc nieco patetycznie, historii Śląska i pokazywany jest przez losy Niemców mieszkających na Śląsku, Ślązaków mieszkających na Śląsku, a także ludzi z polskich Kresów, którzy się osiedlili na przykład w Bytomiu. No i z tego filmu, gdyby go tak podsumować, choć to bardzo ryzykowne zajęcie, ale gdyby go podsumować, to widać bardzo wyraźnie, jak straszne rzeczy zachodzą wtedy, jeżeli w jakiś sposób despotyczny, apodyktyczny i nieuzgodniony z historycznym przebiegiem i z racjami małych ojczyzn, wielkie ojczyzny, a w przypadku Śląska te wielkie ojczyzny to były i Rosja, i Polska, i Niemcy, interweniują w ustalony, historycznie wypracowany sposób bycia i współistnienia ludzi w tym kraju, w danym regionie. W tym filmie można było usłyszeć wiele razy, jak bardzo na Śląsku te nacje, a do tego trzeba jeszcze dodać Żydów, jak to wszystko tu funkcjonowało płynnie. Oczywiście zdarzały się na pewno konflikty i nie należy idealizować obrazu, ale jak owo płynne współistnienie tych różnych nacji zostało w sposób dramatyczny, brutalny, naruszone, właściwie zniszczone w momencie, kiedy geopolityczne racje wielkich ojczyzn zburzyły ów ład, dziś byśmy powiedzieli regionalny, jeżeli chcemy uniknąć słowa mała ojczyzna, to pewnie regionalny. Zatem mówiąc krótko, to są wszystkie te wartości, na których się funduje mała ojczyzna, czyli po pierwsze tolerancja, wzajemne zrozumienie, wzajemne poszanowanie, drugorzędność polityki wobec sposobu życia, powiedzielibyśmy drugorzędność polityki wobec tego, co się nazywa etosem, czyli przyjętych sposobów zachowania. Wielkie ojczyzny na ogół tego nie uznają i dla wielkich ojczyzn polityka zawsze weźmie górę nad wypracowanym sposobem współstworzenia losów jednostki w danej wspólnocie. No i pewnie tych przymiotów i tych wartości można jeszcze mnożyć, ale tak w największym skrócie to powiedziałbym właśnie, że to są te wszystkie wartości, na których się funduje mała ojczyzna, czyli dzisiaj coś, co nazywalibyśmy regionem. A pewnie trzeba też ubolewać, że polityka państwowa, najogólniej rzecz biorąc, poza racjami ekonomicznymi, zdaje się w sposób głęboki, poważny regionów nie cenić, do regionów zaufania nie mieć i poddawać ich presji właśnie swoim, presji swoich naczelnych, ogólnopaństwowych racji, często w sposób nieuzgodniony. To są procesy, moim zdaniem, niebezpieczne.